No cześć, z tej strony Tomek, ludzie drogi. Dzyń, dzyń, dzyń. Słuchajcie, jest sprawa, to co już nagłaśniałem. Przyłączyłem się do takiej akcji tutaj na miejscu, na Śląsku, odnośnie Zostań Mikołajem dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Słuchajcie, jeszcze do jutra, bo tak jak mówię, dzisiaj już, że tak powiem, pomalutku kończymy, do jutra, do wieczora możecie spokojnie jakieś jeszcze dary przynieść. Już część jest nazbierana, zaraz wam pokażę. To jest tak ode mnie, zaraz momencik, to co mnie się udało przygotować. Troszkę tego jest, to co się udało, to się udało. No i oczywiście tutaj niektórzy mieli też wkład. Część myśmy mieli, część, że tak powiem, moja rodzina miała wkład w tym, aby nagromadzić oczywiście nowych. Jeżeli będziecie chcieli jakieś właśnie takie pluszaki jeszcze przynieść czy coś, lalki czy jakieś ten, proszę o jedno, muszą być nowe. Muszą być nowe, nie mogą być używane. No takie są wymogi, także tak to wygląda. Troszkę się tego nagromadziło. Tutaj też mamy takie dary, jutro będziemy pakować. Dodatkowo jeszcze tutaj kwestia, jeszcze nie rozpakowałem, ale też tutaj sobie paczuszki są i tak jak mówię, zachęcam, aby wesprzeć dzieciaki z hospicjum podkarpackim. I kwestia jest taka, tak jak mówię, do jutra, że tak powiem, jeszcze zbieram w piątek. Paczka wyjeżdża ode mnie, jutro już tam pod wieczór kurier jest zamawiany, w piątek, że tak powiem. Ja oczywiście pokrywam koszty transportu, jeżeli będzie więcej, to będzie więcej, to kwestia, nie ma problemu, pokryję koszty i wysyłamy. Jeżeli by ktoś, bo tam jest jeszcze jedna rzecz ważna, trzeba dołączyć taką umowę darowizny. Jeżeli nie masz możliwości wydrukować, to żaden problem. Ja mam na miejscu, wypełnisz ją, wsadzimy do koperty, wsadzimy do paczki i sobie, że tak powiem, pojedzie, tak? Z tym. Jeżeli chodzi, co potrzebne, tam jest też również, jak wejdziecie na ludziedrogi.pl, to jest również, tam jak wejdziecie w post odnośnie tego, to również jest możliwość tam zajrzeć, co potrzeba, tam jest cała lista, przekieruję was na stronę podkarpackiehospicjum.pl, tam właśnie, tam jest tak, adres jest hospicjum-podkarpackie.pl, no i tam są wymienione te wszystkie rzeczy, które, że tak powiem, no są potrzebne, tak, są potrzebne, w każdym bądź razie powiem tak, ze względu na to, że jest wysyłka, to może jakichś takich ciężkich rzeczy typu, nie wiem, cukier, mąka czy coś takiego, bo takie też potrzeby są, to tego nie przynoście, jakichś w szklanych opakowaniach również nie, ale proponuję na przykład kwestia właśnie takie jakieś, tak jak tutaj pokazałem, tak, jakieś galaretki, jakieś kwestia cukierki, kwestia biszkopty, jakieś herbaty, to, co, że tak powiem, dla dzieci również się przyda. No i oczywiście też, jeżeli ktoś ma jakieś tam maskotki, ale tak zaznaczam, muszą być te właśnie maskotki nowe. Nie mogą być używane, po prostu taki jest wymóg. No, byłby problem, tak? Jakby tam też kwestia sanepidu i tak dalej. Także tak jak mówię, rzeczy tak samo, jakieś tam dla dzieci właśnie, tam jest też wymienione wszystko na stronie, co potrzeba, co, że tak powiem, potrzebne jest, że tak powiem, takie najważniejsze rzeczy. No i tak jak mówię, zachęcam do przyłączenia się. Jutro ostatni dzień. W zasadzie, jeżeli ktoś gdzieś tam na miejscu jest, docieram, że tak powiem, zasięgiem w Podkarpackie, to kwestia tam do hospicjum do 26 można te dary składać również, włącznie z 26 listopada. Także zachęcam, kto, że tak powiem, chcę jeszcze się dołączyć, no to zapraszam. Dary oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o mnie, to w Piekarach Śląskich na ulicy Piekarskiej 75 możecie złożyć.
Ja tak jak mówię, zapakuję je, już będę się, że tak powiem, tym zajmował dzisiaj, już będę je tam spisywał i pakował. No i jeszcze chciałbym, że tak powiem, podziękować, tak, bo okazało się, że dotarłem do Kielc z kolei, także województwo świętokrzyskie. No i tam chciałbym podziękować pani Anecie, która się dołączyła i prawdopodobnie już paczka chyba dotarła nawet do fundacji. Chciałbym podziękować Justynie z Piekar, Adamowi, Martynie, Ani z Piekar Śląskich oraz Agnieszce z Chorzowa, tutaj jeżeli chodzi o te osoby, które się przyłączyły. No i plus to, co myśmy nazbierali we własnym zakresie, pokupiliśmy, no to też jest, to też zostanie, że tak powiem, dorzucone. Natomiast tak jak mówię, zachęcam jeszcze raz. Ten filmik będzie udostępniony, także jeżeli ktoś się włączył dopiero do oglądania, to kwestia jest taka, że może od początku obejrzeć ten film. No i tak jak mówię, jutro jeszcze cały dzień możecie przynosić, potem jest pakowane to, kurier jutro jest zamawiany i w piątek odbierane jest od nas i jedzie do fundacji. Także za wszystkie dary serdecznie dziękuję, no i do zobaczenia wkrótce. Dzięki.